Zgodnie z obietnicą wracamy do tematu poważnych niedoborów wody w Kowarach. Władze karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji mają już gotowy plan, który mógłby pomóc rozwiązać tę trudną sytuację w przyszłości w Kowarach. Mamy takie rozwiązanie, tak naprawdę postanowiliśmy 3 lata temu czy 4 lata temu nawet zrobić odwierty w Kowarach Górnych. Te odwierty tam zapewnią nam wodę w Kowarach Górnych, ale dzięki temu, że ta woda będzie w zbiorniku Kowary Górne, jesteśmy stamtąd w stanie tą wodę przekierować do każdego miejsca w Kowarach. I to sprawę załatwi. Usłyszeliśmy przy tym, że jest jedna, ale za to bardzo poważna przeszkoda. Niestety powiem, od 2 lat nie udaje nam się porozumieć z nadleśnictwem w celu wydzierżawienia gruntu pod wykonanie tych odwiertów. No i niestety dalej jesteśmy w kropce. Mamy podpisaną umowę, wszystkie dokumenty, formalności. Firma, która ma wykonywać te odwierty, załatwiła. No ale musimy wykonać odwierty. Jak wykonamy odwierty, sprawdzimy jakość tej wody i wydajność tych odwiertów i wtedy będziemy mogli to włączyć do systemu istniejącego. Udaliśmy się do Nadleśnictwa Śnieżka w celu uzyskania komentarza w tej sprawie. Nadleśniczy potwierdziła, że rozmowy trwają, jednak nie wszystko zależy od nich. Problemem pierwszym podstawowym jest to, że działka obecnie znajduje się w dzierżawie. Dzierżawcą jest przedsiębiorca prywatny, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w celu możliwości przekazania do władania KSWiK tego fragmentu działki, mówimy o około 500 metrach kwadratowych, musimy najpierw wykonać aneks do umowy z obecnym dzierżawcą, wykluczając ten fragment gruntu i wtedy będziemy mogli dopiero przystąpić do kolejnych czynności, czyli uzyskania zgody na podpisanie umowy dzierżawy, do czego jesteśmy zobligowani. I dopiero wówczas nadleśnictwo będzie mogło podpisać umowę z KSWiK. Czy ta sprawa ma szansę zakończyć się jeszcze w tym roku? Ma szansę, czekamy na podpis dzierżawcy, do którego te aneksy czyste do podpisu zostały przesłane. Dzierżawca tak naprawdę dzierżawi bardzo dużą ilość gruntu, natomiast my chcemy wyłączyć tylko 500 metrów kwadratowych. Liczymy na to, że dzierżawca przychyli się do tego wniosku. Czyli jest szansa, że on może stanąć okoniem, tak mówiąc kolokwialnie, i powiedzieć nie? Nie pójdę na ugodę. Zawsze taka szansa jest. Tu już niestety nie mamy innej możliwości niż liczenie na przychylność dzierżawcy. Natomiast istnieje jeszcze alternatywa, tylko że ta alternatywa spowodowałaby jakby przesunięcie działań praktycznie o rok, dlatego że nadleśnictwo może wówczas wypowiedzieć całość umowy dzierżawy, natomiast umowa została tak sporządzona, że jest roczny okres wypowiedzenia. Władze nadleśnictwa zapewniły nas, że chcą pomóc, a nie stać na przeszkodzie w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. Oczywiście bardzo współczujemy mieszkańcom, którzy w tym momencie nie mają dostępu do wody. Zdaję sobie sprawę z tego, że woda jest takim podstawowym dobrem, które mamy. Chyba dopiero brak wody uświadamia nam, jak bardzo jest ona potrzebna i na co dzień używana. Także ze swojej strony robię co mogę, aby faktycznie spowodować podpisanie tego aneksu, co w istotny sposób przyspieszyłoby wszystkie procedury. Jest jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia. Dlaczego sprawy nabrały tempa dopiero teraz? W końcu rozmowy pomiędzy stronami mają trwać już od przeszło 2 lat. I tu jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Pozostaje mieć nadzieję, że nadleśniczy, która została powołana dopiero pod koniec maja tego roku, uda się szybko porozumieć z podmiotem prywatnym w kwestii wspomnianej działki.